Śląska ciąg dalszy. Jedno ze stowarzyszeń chce delegalizacji ruchu autonomistów. Dlaczego? Bo mają zagrażać autonomii i porządkowi prawnemu Rzeczpospolitej. Czy tak jest naprawdę? Piotr Piętka. Strach przed śląskimi autonomistami zaprowadził stowarzyszenie Unum Principium do sądu. Uważają, że idee głoszone przez ruch Autonomii Śląska mogą spowodować rozpad państwa, stąd wniosek o delegalizację ruchu. Stowarzyszenie Unum Principium stoi na straży polskiej racji stanu i nienaruszalności państwa polskiego. Nie chcemy rozpadu, chcemy autonomii. Z własnym sejmem, rządem i skarbem, odpowiada szef ruchu. Nowoczesne państwa to z reguły państwa oparte na bardzo szerokim zakresie kompetencji regionów. Tutaj Polska wlecze się w ogonie przemian i my chcemy to zmienić. Profesor Michał Kulesza, współtwórca reformy samorządowej, nie dostrzega w postulatach ruchu Autonomii Śląska zagrożenia. Jest korzystna sytuacja, kiedy na tym rynku poglądów i organizacji politycznych pojawiają się środowiska i partie lokalne, regionalne, miejscowe. Zdaniem profesora Marka Chmaja nie ma też zagrożenia dla porządku konstytucyjnego kraju. Każdy może żądać zmiany ustawy zasadniczej. Niedawno prezydent Rzeczpospolitej zaproponował szeroką nowelizację konstytucji. Nikt nie mówi o tym, że jest to jakiekolwiek działanie sprzeczne czy z konstytucją, czy z ustawami. Władze stowarzyszenia Unum Principium podkreślają, że chcą nagłośnić problem, jaki dla Polski może stanowić śląski ruch. O nagłośnieniu idei samego stowarzyszenia nie wspominają. Piotr Piętka, Panorama.